pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jesteśmy przed meczem Wisły Kraków z Miedzią Legnica, więc to idealny moment, żeby zaprosić Pawła Szeremetę z Eagle.pl. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Paweł specjalizuje się w takiej drużynie jak właśnie Miedź Legnica, więc dzisiaj nam opowie to, co każdy Wiślak musi wiedzieć przed piątkowym spotkaniem. Na początek pytanie do ciebie, tak na szybko. Jak gra Miedź Legnica w tym sezonie? W tym sezonie na pewno jest lekkie rozczarowanie, średni start, ogólnie średni sezon, średni start, jeśli chodzi o wiosnę, aczkolwiek muszę przyznać, że z GKS-em tych Miedź zagrała całkiem nieźle, mogła na pewno nawet spokojnie ten mecz wygrać, aczkolwiek zabrakło tam skuteczności, to co w zasadzie kuleje cały ten sezon, więc ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, jak zakończy się ten sezon w wykonaniu Miedzi, ponieważ jest to taka trochę sinusoida. Raz jest bardzo słaby mecz, na przykład wygrany z Polonią Warszawa, by następnie w bardzo słabym stylu przegrać z GKS-em Katowice i to wszystko właśnie w ostatnim miesiącu tak naprawdę. No dobrze, czy Miedź Legnica dokonała jakichś transferów w zimie? W przeciwieństwie do zeszłego roku, gdzie za wszelką cenę starano się utrzymać tę ekstraklasę i sprowadzono dziwne eksperymenty w tym sezonie na spokojnie. Jedynym nabytkiem jest 19-letni Iwo Kaczmarski, wypożyczony z Empoli, który już pokazuje się z całkiem niezłej strony. Dostaje minuty już ze Stalu Rzeszów, strzelił bardzo ładną bramkę. I to jest tak naprawdę jedyny nabytek. Odeszli tylko dwaj zawodnicy, 19-letni bramkarz Filip Hadała, który no, nie miał żadnych szans na grę tak naprawdę, więc udał się na wypożyczenie do bodajże Olimpii Grudziądz, gdzie na pewno ma większe szanse na grę, oraz Daniel Stanclik do Znicza Pruszków, gdzie w zeszłym sezonie w drugiej lidze wyglądał bardzo dobrze, strzelił kilkanaście bramek, natomiast od pierwszej ligi trochę się odbił i dostaje teraz szansę w Zniczu Pruszków, gdzie z tego co widziałem dalej czeka na pierwsze trafienie. No dobrze, to teraz o tym nowym nabytku, tym 19-letnim chłopaku z Empoli. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, jaka to jest pozycja, czy on tu jest wypożyczony, czy to jest transfer definitywny do Miedzi? Tak, on jest wypożyczony do 2025 roku, natomiast Miedź ma możliwość wykupienia go. On sam mówił, że brakowało mu już gry z seniorami po prostu. I mimo, że ma 19 lat, to właśnie takie właśnie słowa od niego. Ponieważ Empoli nie miał żadnych szans na grę, grał tam w Primaverze. Jest to środkowy pomocnik. Tu akurat ta formacja jest całkiem nieźle obsadzona, jeśli chodzi o Miedź, ale to jest taki właśnie zawodnik z myślą o, być może na przyszłość i po prostu, żeby wzmocnić ten środek pola, po prostu zwiększyć rywalizację. Przejdźmy sobie do tego spotkania ostatniego, które Miedź rozegrała na swoim stadionie, czyli Miedź Legnica GKS Tychy, zakończony wynikiem 2-2. No właśnie, powiedziałeś o tej skuteczności. Ona tak kuleje od początku sezonu, jak zauważyłeś. Natomiast no, to nie było złe spotkanie w wykonaniu podopiecznych Radosława Beli. To bym powiedział, że było jedno z najlepszych spotkań w ogóle w tym sezonie w wykonaniu Miedzi. GKS Tychy to jest teraz naprawdę no, jeden z głównych faworytów, być może nawet do bezpośredniego awansu. I to też powiedział trener Bella, że właśnie tak chce, żeby jego zespół grał, żeby tak to wyglądało, tylko właśnie trzeba jeszcze zwiększyć tą skuteczność, zwłaszcza pod koniec drugiej połowy już te naciski były bardzo spore i tutaj po prostu Miedź straciła dwa punkty niż zyskała jeden. Z tak mocnym rywalem to powiedziałbym, że w tym sezonie nie zdarzało się często, być może jest to nawet lekkie zaskoczenie, bo z tą czołówką to naprawdę Miedź w tym sezonie kiepsko wygląda, ma tam słabe statystyki, porażka z Lechią, porażka z Arką. Jedynie takie też się wybija wysokie zwycięstwo Wisła Płock, ale no właśnie to jeszcze było jesienią, jak wiadomo. I remis z Wisłą Kraków. Tak, 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 na swoim stadionie jak najbardziej. No dobrze, to tak zostając przy tym spotkaniu, gdzie Miedź miała największe problemy, no bo oprócz skuteczności, ale mówimy tak bardziej o grze takiej defensywnej, kiedy GKS miał piłkę, gdzie tam były takie mankamenty?
Ogólnie mankamentem w tym sezonie jest obrona, ale takie nie tyle jakiś właśnie brak zgrania czy coś, tylko błędy takie indywidualne. Jest z meczem z GKS-em Tychy grał no, naprawdę doświadczony duet, czyli Miłuskowicz, Niewulis. I pierwsza bramka jest na konto Miłuskowicza, kapitana zespołu. Sam Niewulis, natomiast no, pamiętamy go z Rakowa Częstochowa, aczkolwiek widać po nim, że to już nie jest ten zawodnik, ta jakość. Jest doświadczenie, ale przytrafiają się takie właśnie niepewne momenty, proste błędy. Niewulis właśnie tutaj też troszeczkę stara się rotować składem, stara się znaleźć najlepszą jedenastkę, trener Bella. Z właśnie składem i Niewulis w ostatnim meczu Rubena Hugenhouta, który to właśnie on wcześniej tworzył duet z Miłuskowiciem, ale po prostu mieć traci tak dużo bramek w ostatnich trzech meczach, to jest 5 straconych goli, że po prostu ciągle stara się znaleźć tą idealną właśnie formację, ten idealny skład, może tak powiem. Ja oglądałem skrót tego spotkania, przyznaję się, że nie oglądałem całego meczu. Natomiast wydaje mi się, że karygodnym zachowaniem było to, jak Rumin bez problemu dośrodkował w pole karne bodaj przy asyście takiego lewego obrońcy, jakim jest z numerem 26, nie wiem, jak się wymawia to nazwisko. Florian Havertz. Florian Havertz, tak. No właśnie, to jest takie krycie na radar tak naprawdę. No, wydaje mi się, że tak lewy obrońca nie może się zachowywać. No właśnie, tutaj te boki obrony mają być też odpowiedzialne za kreowanie akcji, za ofensywę też, ale wtedy zawsze kuleje obrona i tutaj też to wychodzi. Florian Havertz zastąpił też Juricha Karolinę, którego mogliśmy kojarzyć jeszcze z gry w Ekstraklasie. Natomiast i wydaje się, że to jest całkiem solidny zawodnik, ale no wiadomo, takie sytuacje się zdarzają. No właśnie, zdarzyła się też ten błąd temu stoperowi, najbardziej doświadczonemu Miłuskowiczowi, który jest kapitanem przy tej bramce śpiączki. No też takie słabe zachowanie, jeżeli napastnik potrafi cię uprzedzić w twoim polu karnym, no to jeszcze... Łatwo wygrana ta główka przez śpiączkę, jak najbardziej. No właśnie, to pytanie, czy to jest taki największy problem Miedzi na przestrzeni ostatnich spotkań, bo mówię, że ta obrona, czy jednak na przykład pomoc też kuleje w ostatnich kilku spotkaniach? Tu bym powiedział, że do pomocy bym miał najmniej zastrzeżeń, właśnie głównie obrona i może atak, bo jeśli najlepszym strzelcem jest Kamil Drygas, który w Pogoni w ogóle się nie kojarzy z grą w ataku, a w Miedzi stał się nawet 9. Tutaj właśnie w Miedzi też jest problem z takim klarownym napastnikiem. Kiedy Miedź awansowała 2 sezony temu no, w pewnym stylu, to w świetnej dyspozycji był Patryk Maków. Teraz takiego zawodnika nie ma. Próbowany był na tej pozycji Emanuel Agbor, który też jest raczej bardziej skrzydłowym, tam się chyba lepiej czuje. Jest też Marcel Mansfeld, który zresztą z Wisłą strzelił, w meczu z Wisłą strzelił bramkę, ale on jest kontuzjowany i co prawda dochodzi już do siebie, ale nie sądzę, żeby wystąpił w Krakowie. I z braku laku grają młodzi zawodnicy po prostu na tej 9, czyli Bartosz Guzek i Wiktor Bogacz. Bogacz całkiem niezłe miał wejście w meczu z Tychami, nawet miał strzelił w słupek pod koniec spotkania, co naprawdę mogło, gdyby to trafił, to mogłoby to go podbudować, ale tak się nie stało. Więc najprawdopodobniej w meczu z Wisłą zagra znowu Bartosz Guzdek, który ma bodajże 21 lat, 22. Wiktor Bogacz ma z kolei 19, więc to jest po prostu melodia przyszłości jeszcze. Można powiedzieć, że dośrodkowania to jest sposób na Miedź w obecnej formie defensywy? No jeśli właśnie ten duet stoperów tak przegrywa te pojedynki główkowe, to myślę, że jak najbardziej, czy to ze starych fragmentów, czy właśnie z gry dośrodkowania, to jakiś sposób może być. Być może też ta szybkość ofensywnych zawodników Wisły, ponieważ no, zarówno Miłuskowicz, jak i Niewulis, jeśli Niewulis zagra oczywiście, może wróci Fugenhut do pierwszego składu, no, to też nie są, wiadomo, zwrotni szybcy zawodnicy, więc tutaj mógłby być rzeczywiście ten sposób na Miedź. Mówiłeś, że do pomocy masz najmniejsze zastrzeżenia, czyli co tutaj teraz chciałem zadać pytanie,
czy pomoc to jest najlepsza formacja tej drużyny w obecnym sezonie, no bo skoro atak gdzieś tam zawodzi i obrona, to wysuwa się takie naprowadzenie właśnie ta formacja środkowych pomocników. Tak, no tutaj właśnie jest całkiem niezła sytuacja, jeśli chodzi o tą pomoc w moim odczuciu. Ona to oczywiście nie zawsze wygląda dobrze, ale na przykład Mehdi Luer jest w całkiem niezłej dyspozycji w meczu z GKS-em, który strzelił teraz bramkę. Iban Salvador, reprezentant Gwinei Równikowej, o którym mogliśmy usłyszeć, że strzelił w meczu z Nigerią. Troszeczkę więcej się po nim oczekiwałem, ale wyglądał nieźle w ostatnim meczu, więc może się rozkręca. I on właśnie posadził Damiana Tronta, który zawsze był takim, znaczy zawsze, przez ostatnie dwa sezony, gdzie nie miał kontuzji, był takim pewnym punktem tej pomocy. Całkiem nieźle też wygląda Hiszpan Tarsi Aguado, który też jest od tego sezonu dopiero sprowadzony z bodajże drugiej ligi hiszpańskiej. Aczkolwiek tutaj właśnie co do tych zawodników, co do tej formacji miałbym najmniej zastrzeżeń. Tutaj może jeszcze to nie jest formacja, ale skrzydła miedzi wyglądają całkiem nieźle i to jest największa broń, myślę, Legniczan, czyli ten taki rzeszowski duet, powiedzmy, Antonik Michalik, ponieważ Antonik przyszedł z Resowi, a Michalik ze Stali Rzeszów. Ale oni, no to jest taka chyba teraz największa broń miedzi. Antonik źle według mnie kiepsko wyglądał jesienią, ale wiosną wygląda całkiem nieźle. Dwie bramki z Polonia Warszawa dały 3 punkty miedzi, a Michalik cały ten sezon jest takim pewnym zawodnikiem. Właśnie w meczu z Tychami też strzelił na 1-0, więc to jest taki gwarant też, myślę, bramek. Na razie tak negatywnie przedstawiasz drużynę miedzi, z takimi dużymi obawami. Natomiast chciałem cię zapytać, gdybyś miał wybrać taką największą nadzieję na to spotkanie z Wisłą, to kogo byś wskazał? Kogoś takiego, kto no nigdy nie zawodzi, kogoś, kto zawsze jest w dobrej formie i może na niego liczyć. No tu bym właśnie w meczu z Wisłą upatrywał szansę w tych skrzydłach. No wiadomo, z dziewiątką jest problem, jak już wspomniałem, i Kamil Drygas nie zagra z Wisłą, to już jest pewne, ponieważ jest przed meczem z GKS-em Tychy, doznał kontuzji. Trener Bella powiedział na konferencji, że bodajże na 6 tygodni wypada. Tutaj ten duet Antonik Michalik, być może później jak wejdzie z ławki Emanuel Agbor, chociaż u niego też kuleje wykończenie. Tutaj patrzyłbym, żeby jak Wisła Znat realizuje te skrzydła, no to będzie mieć problem po prostu z konstruowaniem tych akcji. Być może wtedy by musiał, nie wiem, ktoś z pomocy, po prostu jakieś piłki do przodu dać, typu właśnie Salvador, jeśli dobrze pamiętam, z GKS-em Tychy dał takie podanie, które się skończyło bramką na 2-1, więc no ewentualnie tutaj może jeszcze byłaby jakaś szansa. Tak właśnie negatywnie podchodzę do miedzi, jak wspomniałeś, ponieważ ten sezon jest taki słodko-gorzki, ciągle są jakieś takie wahania formy, już były też hashtagi Bella out, aczkolwiek tutaj jeszcze bym się powstrzymywał, ponieważ w ostatnim czasie, chociaż właściciel miedzi Andrzej Dodeło tak powstrzymuje się z takim zbyt szybkim zwalnianiem trenerów, to i tak to już się w ostatnim czasie zdarzało. Ta próba ratowania ekstraklasy to był taki trochę próba ratowania, w tym sensie, że taki troszeczkę się już zagotował, bym powiedział, właściciel, stawiając na Grzegorza Mokrego. Natomiast tu bym się jeszcze powstrzymał ze zwalnianiem trenera, ale bezpośrednich awansów totalnie nie wierzę, natomiast baraże są takim celem miedzi na ten sezon i myślę, że jest to do zrobienia jak najbardziej. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy to zrobią, ponieważ ta liga jest nieprzewidywalna i teraz widzimy GKS Katowice na miejscu barażowym. Natomiast jakbym miał zakładać, to myślę, że to powiedzmy 6., 5. miejsce zrobią. Jasne. To jeszcze pytanie
czy ktoś będzie zawieszony w meczu z Wisłą Kraków, bo przed Tychami dość sporo tych ewentualnych wykluczeń było, ale tam chyba dużo żółtych kartek też nie było pokazanych dla zawodników Miedzi. W meczu z GKS-em tych żółtą kartkę otrzymał tylko Tarsia Gładno i Bartosz Guzdek, z tego co pamiętam. Dla Guzka jest to chyba nawet pierwsza albo druga żółta kartka w sezonie, natomiast dla Agłado, jeśli dobrze widziałem, to piąta. Więc prawdopodobnie, nie wiem, czy tutaj nie pamiętam tak na szybko, w pierwszej lidze prawdopodobnie pięć żółtych kartek to będzie zawieszenie. Więc, a nie cztery? Chyba, że cztery, to wtedy Agua, no to tutaj tylko tym, tą wątpliwością jest ten Aguado. Natomiast, jak już wspomniałem, no kontuzjowany jest Kamil Drygas i prawdopodobnie Marcel Mansfeld też jeszcze nie jest gotowy, więc tutaj oprócz tego ataku tak naprawdę wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o absencję. Krótka charakterystyka trenera Beli. Jak ty widzisz, czy on... No raczej nie spełnia pokładane w nim nadziei, bo pewnie mieć liczyła. No chciałaby walczyć awans, prawda? Natomiast pytanie jest, czy on potrafi rozwijać zawodników, czy to jest taki trener, który potrafi zarządzać spotkaniem w ten sposób, że jak nie idzie, to wprowadzi tam, nie wiem, jednego, dwóch i potrafi odmienić spotkanie. Były takie mecze w tym sezonie, że Miedź przegrywała i potrafiła wyjść na przykład na prowadzenie? Znaczy, z pewnością jest to bardzo ambitny i młody trener, ma on dopiero 36 lat i on tak naprawdę stawia pierwsze kroki w takim już poważnym trenerskim świecie. Dopiero kilka dni temu ukończył kurs w Szkole Trenerów PZPN i otrzymał licencję UEFA Pro. Mimo że on pochodzi z Kędzierzyna Koźla bodajże, to jest prawie całą karierę związany z Legnicą i z Miedzią. Oprócz właśnie miał ten dwuletni epizod w Akademii Śląska Wrocław, wcześniej trenował rezerwy Miedzi, a od października, od czerwca 2021 roku do października 2022 był asystentem trenera Łobodzińskiego i co ciekawe właśnie pierwsze zwycięstwo Miedzi w zeszłym sezonie w Ekstraklasie to było z Lechią Gdańsk w Legnicy, to było pod wodzą trenera Belli, bo trener Łobodziński był wtedy zawieszony. Wtedy pamiętamy, Miedź miała bardzo duży problem, żeby wygrać z kimkolwiek w tej lidze tak naprawdę i udało się to dopiero pod wodzą Belli. Natomiast gdy przyszedł trener Mokry, to on znowu wrócił do bycia asystentem, natomiast już teraz dostał szansę na prowadzenie pierwszego zespołu. No tutaj właśnie właściciel Miedzi, Andrzej Dadeło, lubi tak stawiać na nieoczywiste nazwiska. Tak było z Łobodzińskim, co było z Trzem w dziesiątkę, tak było z Grzegorzem Mokrym. W zasadzie to już był gorszy wybór, aczkolwiek też no, znacznie trudniejsze zadanie było przy Grzegorzu, właśnie dla Grzegorza Mokrego. No a teraz właśnie dostał taką szansę Bella i my tutaj mimo takich kilku kryzysowych spotkań, to dostaje on jeszcze szansę. Pytałeś się, czy potrafi on odwrócić wynik spotkania. Tutaj tak na szybko nie przypominam sobie takiego meczu, ale za to pamiętam mecz, w którym Miedź prowadziła 2-0 jesienią i ostatecznie w końcówce ten mecz przegrała, zremisowała 2-2. Było to z Termaliką Brukbet Niecieczą. Więc tutaj to też jest taki sygnał, że spotkanie może wyjść spod kontroli, prawda? Więc może to jest taki też negatywny sygnał, ale po prostu tak się wydarzyło. Pamiętam też taki szalony mecz z Polonią Warszawa, wygrany przez Miedziankę 3-4. Wówczas tam Polonia wyszła na prowadzenie 1-0, potem jeszcze na 3-3, ale ostatecznie Miedzi udało się wygrać to spotkanie, więc tutaj takie powiedzmy szalone spotkania też są już znane powiedzmy w Legnicy. I ostatnie pytanie o byłego Wiślaka, czyli o Krzysztofa Dżazgę. Czy to jest zawodnik, który może być w podstawowym składzie, czy raczej jest w takiej formie, patrząc na zdobycze bramkowe, no i na te minuty, w których w ostatnich spotkaniach grywał 5 minut z GKS-em, 8 ze Stalą, 18 z GKS-em Katowice, no i patrząc na same bramki, no to mamy w tym sezonie tylko jedną i dwie asysty w 22 spotkaniach. No to nie ma szału, jak to mówią. Tak, no tutaj nie spodziewałbym się Krzysztofa Drzazgi w pierwszym składzie. Dostał on tylko kilkukrotnie szansę od pierwszej minuty tak naprawdę i skoro właśnie już w ostatnich spotkaniach byli młodzi na boisku,
czy to właśnie Guzdek, czy Bogacz, to oni zaczynali, czy oni pojawili się w meczu z Tychami, Krzysztof Grzazga dopiero dostał pod koniec meczu 5 minut dosłownie. I tak jak mówiłeś, ten dorobek jest słabiutki, też nie za dużo daje Krzysztof Grzazga po wejściu na boisko, więc nie spodziewałbym się tutaj. Pewnie jakoś być mnie zdziwi się, jak wejdzie, natomiast nie daje mu żadnych szans na grę w pierwszym składzie, a może tak. I to wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj naszym gościem był ekspert od Miedzi Legnica Paweł Szeremeta z igol.pl. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.